Żeby zrobić mój torcik, zaczynam od biszkoptu. Wbijam dwa jajka. Wsypuję pół szklanki cukru, łyżeczkę cukru waniliowego i mieszam. Następnie dolewam 1/4 szklanki oleju. Do przesiewacza wsypuję 3/4 szklanki mąki i łyżeczkę proszku do pieczenia. Wszystko przesiewam i dosypuję do ciasta. Po zmiksowaniu ciasto przelewam do wysmarowanej tortownicy o średnicy 26 cm. Piekę w temperaturze 180 stopni przez 30 minut. Teraz czas przygotować serek. Do miski przekładam 5 naturalnych serków homogenizowanych. Dosypuję 2 łyżki kopiaste cukru pudru. Mieszam. Do miski wsypuję 2 opakowania galaretki truskawkowej i zalewam gotującą wodą w proporcjach o połowę mniejszych od zalecanych przez producenta. Mieszam i odstawiam. Pociętymi na plastelki truskawkami obkładam biszkopt. Szklankę truskawek blenduję i dodaję do masy serowej. I dokładnie mieszam. Gdy galaretka wystygnie, dolewam ją do masy serowej mieszając. Kiedy moja masa zacznie tężeć, wylewam ją do tortownicy i odstawiam ją do ostatecznego zastygnięcia. Kiedy torcik zastygnie, dekoruję bitą śmietaną z mascarpone i pokrojonymi truskawkami. Mój torcik serowo-truskawkowy jest gotowy do podania. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i oglądania innych filmów.